Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś zapraszam Was na wspólne zakupy. Sezon wiosenny na przesadzanie roślin uważam za rozpoczęty, dlatego zakupy to jest świetny punkt do startu. Zapraszam Was serdecznie. Dziś na zakupy roślinne wybierzemy się do Leroy Merlin, natomiast będzie to inny sklep niż zwykle, to jest sklep mój numer 3 na liście najbliższych moich marketów, takich budowlanych, które mają właśnie dział roślinny w okolicy. Zawsze jednak jest mi do niego najmniej po drodze, ale postanowiłam go odwiedzić. Ostatnio rozmawiałam z moim kolegą, który również bardzo lubi rośliny. Pozdrawiam Cię Tomku serdecznie. I Tomek powiedział, no musisz koniecznie pojechać do tego konkretnego sklepu. Mówi, tam zawsze jest świetnie zaopatrzony dział roślinny. Dlatego wybrałam się sprawdzić, co konkretnie w tamtym miejscu można znaleźć. Dajcie znać w komentarzu, która roślina wpadła Tobie w oko, która wskoczyła do Twojego koszyka. A bez jakichś dużych spoilerów, ale powiem tak, każda wizyta w sklepie ostatnio to są nowości, to są miłe zaskoczenia, że kolejna roślina trafia do sprzedaży stacjonarnej. Jestem ciekawa, czy obstawialibyście, że to właśnie te roślinne nowości pojawiły się w markecie i już bez przedłużenia zapraszam Was do sklepu. Już od wejścia czekały nowe rośliny, nowe wózki, które świeżo przyjechały do sklepu. To była taka w niewielkiej wielkości hamedora, natomiast niestety ceny były jakoś zakreślone, więc nie dokładnie wiem w jakiej była cenie. Oraz takie deraceny z serii Air So Pure. To zawsze te nowe wózki, które przyjadą, to zawsze najlepszy adres do kupowania. No i tutaj chyba taka zmęczona po podróży Homalumena. Natomiast myślę, że ona ma szansę się podnieść, no a poniżej były alokazje, ponieważ alokazje to jest coś, co zdecydowanie mocno wkroczyło do sprzedaży stacjonarnej. Coraz więcej widzimy odmian, coraz o ciekawszych kształtach liści, kolorach liści. Widać, że no, sklepy stawiają na jak taką najbardziej bogatą ofertę. Tutaj jeszcze fascia, naprawdę ogromne liście, no i klasyczne monstery. No te nowe liście na monsterach to zawsze zachwycają, szczególnie jak pojawiają się dziury. No i te pierwsze dziury zawsze wiadomo cieszą najmocniej. 100 zł za naprawdę solidną, dużą sadzonkę w doniczce 21 cm. No i nowe storczyki. Ogromna paleta znowu pełna wszystkich kolorów. Storczyki wystąpiły w trzech odmianach, w trzech wersjach. To jest ta, powiedzmy, świeży rzut, który trafił właśnie do sklepu, także do wyboru, do koloru. Nie wiem, czy to już jest pod kątem zbliżającego się święta kobiet, ale może coś już w tym gdzieś jest. No i skrzydło kwiaty. Te nie wyglądały jakoś tak super okazale, natomiast były dość duże i rzeczywiście ta odmiana ma dość duże liście. Także ciekawa odmiana od Vivaldi. Bardzo dobra, myślę, oferta na arekę. Bardzo dobra cena za naprawdę dużą roślinę, dużą doniczkę, także można taką ogromną masę zieleni wprowadzić to w takiej naprawdę przyjemnej cenie. I tak jak powiedziałam, storczyki mamy odsłonę drugą, czyli z wcześniejszej dostawy storczyki w dużej promocji. No tutaj jak widzimy, dalej w pełni kwitnące, w pełni wartościowy towar, tylko po prostu z wcześniejszej dostawy, więc już są w opcji promocyjnej, także myślę, że można było coś dla kogoś w prezencie znaleźć, a niektóre odmiany były naprawdę bardzo ładne. Mój wzrok przykuła ta taka ciemna, w takim mocno fioletowym kolorze, naprawdę bardzo ładne, natomiast można było wybierać nie tylko w falenopsisach. No i wiosna, czyli wysiewy. Będziemy teraz siać, mam nadzieję, jakieś pyszności, które potem będziemy zjadać, czy to jakiś koperek, czy jakąś może natkę pietruszki. Ja bardzo lubię groszek cukrowy, ale fajnie sprawdza się też chociażby fasolka szparagowa. Dość szybko można zbierać swoje plony, także polecam, jeżeli tylko macie jakąkolwiek możliwość w tym roku coś posiać swojego, żeby zjeść takie swoje roślinki, to jest najlepsze. A tu mimoza, mój kolega Tomek, o którym wspomniałam na początku, w tym roku mimoza wysiewa, także trzymam kciuki. Zaglądnijcie do niego, nazywa się Zasiewnik na TikToku. A to jest mydlnica, to jest ciekawa roślina, ponieważ nie wiem, czy ta konkretnie odmiana, ale ta lekarska może posłużyć nam jako taki ekologiczny szampon do włosów, ponieważ po prostu się pieni. A tutaj zielono, ale tym razem w wersji warzywnej, czyli tutaj mamy ogórki. A swoją drogą te warzywa to bym chciała, żebyśmy już przestali mówić warzywa, bo to przecież owoc. Ogórki to są tak samo owocem jak wszystko inne. Tutaj papryki.
Z paprykami to trzeba tylko uważać, żeby nie posiadać za dużo tych ostrych, bo jednak człowiek ma limit, ile tego jest w stanie zjeść. A tutaj bardzo polecam, ktoś odłożył i szkoda, bo warto tę odmianę akurat kupić. To jest odmiana maskotka. Nawet jeżeli masz tylko dostępny parapet gdzieś w jakimś słonecznym pokoju, to warto akurat taką odmianę kupić i sobie wysiać nawet na parapecie. No i dział roślinny, ale zaczynamy jeszcze cebulą, ponieważ to wiosna się zdecydowanie zbliża, także możemy jeszcze sobie taką cebulkę na zieloną, taki szczypior sobie gdzieś podpędzić. A pierwsza rzecz to aglaonemy. To jest kolejna rzecz, która również bardzo, bardzo mocno wkracza do sprzedaży. Sklepy mocno stawiają na te rośliny. Myślę, że będziemy ich widzieli z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc więcej, ponieważ po pierwsze mają mnóstwo bardzo ciekawych odmian o ciekawych wybarwieniach. To jeszcze na dodatek są to bardzo proste w uprawie rośliny, za to je kochamy i na pewno to będzie stały bywalec akurat marketów budowlanych. Tutaj maranta w nieco niższej cenie. Tak, dla nas trzeba przyznać, że widać, że to jest gdzieś jakiś taki początek, bo te ceny nie są specjalnie jakieś takie bardzo, bardzo konkurencyjne. Tutaj Calathea White Fusion w, myślę, naprawdę już bardzo rozsądnej cenie 100 zł, więc kto lubi Calatheę i mu się podobała zawsze to, teraz już zdecydowanie jest moment, kiedy można sobie bez jakichś większych wyrzutów pozwolić na zakup do swojej kolekcji. Ale ten róż, te ciapeczki, te rozmaite właśnie kolory, to jest coś, co w przypadku tych aglaonem naprawdę mnie zachwyca. I tutaj chociaż nieco wyższa cena, bo powyżej 50 zł za sadzonkę, taką średniej wielkości, to plusem wielkim jest to, że one nie występowały jako miks, tylko można było wybrać konkretną odmianę. Także tutaj naprawdę bardzo, bardzo było to pozytywne. No i hoja Australis. Trzeba przyznać, że hoje też powoli coraz bardziej wkraczają właśnie do marketów. Też miesiąca na miesiąc widzimy i więcej, a myślę, że luty to był miesiąc, kiedy tych hoi było naprawdę dostępnych w sprzedaży całkiem sporo. Kolejna alokazja tutaj była alokazja Zebrina. To była chyba taka pierwsza alokazja, która gdzieś tak mocno królowała też na Instagramie i w innych miejscach. Tutaj Syngonium Ice Frost, niestety muszę przyznać, że tylko została cenówka, więc podejrzewam, że cena była dobra, więc jeżeli sadzonki były ładne, to najprawdopodobniej mogły się rozejść jak ciepłe bułeczki i niestety została już tylko cenówka. Tutaj Starzec Rauleya, też taka dość spora sadzonka. Ciekawe, bo była w takiej dziwnej, kwadratowej donicy. No i storczyki od Smuna Trzecia, czyli storczyki na półce śmierci. To jest całkiem sensowna opcja do zakupu, jeżeli chcemy kupić coś dla siebie, ponieważ były przecenione o ponad 50%. No a to jest kwestia tylko tego, że trzeba poczekać, aż ponownie nam zakwitną. Także tutaj można było sporo, sporo powybierać i poprzebierać, także było no, różne rodzaje. Myślę, że ta cena była jak najbardziej adekwatna do tych odmian, które można było tam wybrać. Z ciekawostek to były też takie, które były w ceramicznych doniczkach i też były w bardzo, bardzo przyzwoitej cenie. Także dla poszukiwaczy okazji to zawsze na tej półce śmierci, myślę, coś tam można znaleźć. A tutaj jeszcze takie można było znaleźć fikusy. Fikusy w wersji z wariegacją i bez wariegacji, dosyć niskie, natomiast jeżeli chodzi o średnicę donicy, to rzeczywiście to były takie dosyć solidne, duże sadzonki. Tutaj jeszcze poniżej zielone pióropusze oraz słodki akcent w postaci ananasów. Także te ananasy swoją drogą, jeżeli będziecie mieli taką roślinę u siebie w domu i wam dojrzeją, to jak najbardziej można potem zjeść, chociaż tego owocu tam specjalnie dużo nie było. No i tutaj też rośliny takie, które widziałam, były przygotowane do przeceny. Niektóre już miały przyklejone te naklejki, natomiast nie wszystkie. Zdecydowanie tutaj było widać, że no dział roślin po prostu robił taki porządek. A tutaj coś, co szybciej, aż mi serce moje zabiło, bo ta strelicja to jest przepiękna, przeogromna. Te liście są idealne, niepopękane, takie no naprawdę przepiękne. Trzy takie ogromne sadzonki. Cena niestety też spora, bo prawie 800 zł. Natomiast to było przepiękne, przeogromne. To przyłożyłam tylko rękę, żeby wam pokazać ogrom tej rośliny. To naprawdę no cudowna. Obok były jeszcze dwie takie większe palmy do wzięcia. One też były spore, natomiast muszę przyznać, że na mnie wrażenie zrobiła zdecydowanie ta strelicja. Właśnie i swoim rozmiarem,
I tam taką idealną taką budową tych liści, no było przepiękna, przepiękna. Gdyby nie ta cena, to pewnie bym rozważała zakup. A tutaj Calathea i ta właśnie taka srebrna Calathea, to niestety jest ostatnia Calathea, która była w moim domu. Ostatnia Calathea, którą kupiłam w Biedronce i niestety skończyła bardzo marnie. Obok tutaj mamy leopardinę, piękna też Calathea o takich zielono-zielonych liściach. Bardzo podoba mi się, że ta ciemna część jest taka jakby woskowa. I jeszcze więcej stoczyków, także stoczyki we wszystkich kolorach, naturalnych, w kolorach farbowanych. Niestety rozmawialiśmy już o tym też ostatnio, niestety producenci roślin farbują nam te rośliny, nie tylko storczyki. Ostatnio opowiadałam o farbowanych różowych mikansach, opowiadałam o dawnym przekręcie, jeżeli chodzi o Pink Congo, a tutaj sertuszka. Ceropegia to jest pierwszy raz, kiedy ją widzę stacjonarnie dostępną w markecie budowlanym. Widziałam ją już wcześniej w takich mniejszych sklepach z roślinami u mnie w mieście w Gliwicach. Natomiast tam bardziej stawiali na takie kolekcjonerskie okazje. Pierwszy raz widziałam akurat ceropegię w markecie, także bardzo pozytywnie to odczytuję, bo tak troszkę się zastanawiałam. Mówię, dlaczego tej rośliny nie ma? No i może się listki, bo postawili widzę na tą opcję Air So Pure, na to oczyszczające powietrze rośliny. No i tutaj smużyna, czyli taka świetna propozycja, jeżeli macie doniczki głowy, no to coś wypadałoby, jakąś fryzurę tej doniczce zapewnić, także dobra opcja. Tutaj jest starzec podpisany jako Rowleya, natomiast wydaje mi się, że to jest ten Herejanus, ponieważ te kropelki były takie nieco wydłużone. Był również dzień kota, także dla kotów można powiedzieć taka trawka w kocich kubeczkach dostępna. Dajcie znać, czy dla swoich kotów kupujecie te trawki, czy nie. Ja muszę przyznać, nie mam aktualnie kota, więc nawet się nad tym specjalnie nie zastanawiałam, ale jestem ciekawa, czy właściciele kotów w ogóle są zainteresowani takimi gadżetami. No i tutaj takie maluszki, drobnostki. I dość duże, ładne syngonia. Tu trzeba przyznać, że te syngonia były takie pełne. Pełne koszyki zieleniny, także te syngonia rzeczywiście były warte zainteresowania, bo chociaż doniczka średniej wielkości, czyli 14, ale naprawdę były to takie duże, solidne sadzonki. No i tutaj mój retro hit z poprzedniego filmu, czyli Cissus rombolistny w odmianie Ellen Danica. Bardzo duża sadzonka, natomiast cenowo, jeżeli chodzi o to, no to tak myślę, kształtowało się to dość średnio. Scindapsus. Scindapsusy to też było coś nie tak dawno praktycznie w sklepach budowlanych nieosiągalnego. Widzę, że są aktualnie w stałej sprzedaży, tak podobnie jak Lepismium bolivianum. Też mamy tutaj całkiem spory okaz poniżej 100 zł, także myślę, że jeżeli ktoś planował taki zakup, to można się wybrać, zobaczyć sobie, czy ten konkretny egzemplarz nam odpowiada, no i podjąć decyzję, czy wskakuje do Twojego koszyka. Paprotek jeszcze więcej. Z paprociami to muszę powiedzieć, że taką dokładnie mam na swoim sumieniu w zeszłym roku. A tutaj cykasy. Cykasy bardzo lubię. Miałam kiedyś dwa, niestety oba nie przetrwały. Tam była świeżutka dostawa i myślę, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że się skuszę, a tutaj pozaplatana w warkocz pachira. Pachira też była dostępna w trzech różnych rozmiarach. Ta była największa, powyżej 200 zł, ale naprawdę była ogromna i była w bardzo dużej donicy, bo to była średnica 24 cm. Później będzie jeszcze taka mniejsza za 100 zł i jeszcze taka najmniejsza w takim miksie z doniczką ceramiczną, także dla kogoś, kto planował kupić pachirę, to też było co najmniej kilka opcji. Tutaj Medinilla z wiszącymi jeszcze kwiatami oraz no tutaj się zacznie taki trochę dżunglowy klimat. Strelicja, no strelicje są przepiękne, jak puszczają nowe liście, to rzeczywiście to absolutnie, absolutnie zachwyca. No i taki miks klasyki, czyli epipremnum i jakieś draceny, ale też ciekawe alokazje, między innymi Stingray oraz Lauterbachiana, także no, myślę, że dla wielbicieli alokazji ta oferta jest naprawdę bardzo, bardzo coraz ciekawsza. Ta Stingray jest taka ciekawa, ona właśnie Stingray, czyli płaszczka, ma taki bardzo, bardzo specyficzny właśnie kształt liścia, ale same ogonki też są przyjemne, bo są w takie paseczki, podobnie jak u zebriny, także jeżeli podobają Ci się ogonki u alokazji zebriny, to może być nawet jeszcze ciekawsza odmiana. Tutaj jeszcze takie, można powiedzieć, zielone łany, a z nich wyłania się też filodendron. To jest bodajże w tym miksie Imperial
Imperial Red. Natomiast w tym miksie rzeczywiście nieoznaczona odmiana, ale bardzo taka żywotna i no dość spora. A tutaj kolejna Hoya, Hoya Kentiana Variegata Tricolor, no to ona też na stałe, widzę, zagościła w marketach. A obok niej pieniążki. Pieniążki też są zawsze dostępne. Obiekt pożądania Instagrama sprzed kilku lat, teraz naprawdę można powiedzieć od ręki w każdym markecie i w bardzo ładnych naprawdę egzemplarzach. I tam z tyłu były bardzo ładne peperomie. A tutaj jeszcze więcej alokazji. Tym razem mamy alokazję poli. Kontrastowe nerwy, błyszcząca blaszka liściowa. Myślę, że to też jest bardzo ciekawa odmiana. Natomiast no, ma opinię trudnej. A tu widzimy tą taką pośrednią w rozmiarze pachirę. No i coś, co w Leroy Merle zawsze było, czyli kaudeksy. Tutaj mamy właśnie taką opcję pierwszą dostępną w kilku rozmiarach, także no przyjemna rzecz. Muszę przyznać, że kiedyś miałam, ale akurat z mojej kolekcji się jej pozbyłam. A tutaj dżungla, prawdziwa dżungla, można powiedzieć, że te wielkie liście robią naprawdę ogromne wrażenie. Fascia japońska też jest bardzo ciekawą rośliną, natomiast słyszałam, że ma tendencję do łapania przędziorka, więc jeżeli macie problem z przędziorkiem, macie słabą z wilgotnością u Was jest gdzieś powietrza w Waszych mieszkaniach, to myślę, że niekoniecznie, albo zastanówcie się, czy na pewno chcecie akurat w fascję zainwestować. No i jeszcze więcej tych miejsc, w których były wystawione aglaonemy, naprawdę no, do wyboru, do koloru. Każdy, można powiedzieć, odcień różu i czerwieni gdzieś tam był reprezentowany. Przepiękne. Ta wyjątkowo w ogóle przykuła mój wzrok, bo wyglądała taka całkowicie perfekcyjna. Ciekawe były też odmiany Sansevierii. Sansevierie to jest coś, co kiedyś wydawało się takie nudne, szkolne, gdzie z parapetu, z korytarza, a teraz widzimy, że Sansevieria nie jedno ma imię, nie jeden ma kolor. I tak tu widzimy albo w odcieniach takich bardziej miedzianych, brązowych, albo taki właśnie mocny akcent żółty, kanarkowy. I obok stały takie malutkie, też dość kolekcjonerskie do niedawna odmiany DCD. I to trzeba przyznać, że jest bardzo specyficzna w wyglądzie roślina. Mnie jakoś osobiście nie porwała, natomiast doceniam to, że ta oferta jest właśnie taka coraz bardziej bogata. Ona ma kształt takich kuleczek, guziczków, gdzieś jakichś takich połączonych ze sobą. No i Lucky Bamboo, czyli dracena. Dracena, także to jest roślina, która znana jest jako bambus, natomiast bambusem jako takim nie jest. I tutaj w towarzystwie kaktusów i sukulentów były też takie naprawdę bardzo duże kaktusy w cenie ponad 300 zł, ale to trzeba powiedzieć, że to niestety na taki rozmiar to trzeba czekać absolutnie latami, żeby to do tego rozmiaru dorosło. No i takie bardziej klasyczne tutaj mamy Sansevierie i one były wszystkie z tymi naklejkami przecenowymi, natomiast nie sprawdzam na czytniku dokładnie, jaka była ich cena. Natomiast można tam też było powybierać, głównie tam była ta zielona zelenika oraz wersje dwie z tą wariegacją taką żółtą. Była też to taka bardziej rozetowa superba, a tutaj były też kolejne alokazje, także dla wielbicieli to tutaj na przykład różowe były dla odmiany łodygi. Dodatkowe morze zielistki, także byli przygotowani na to, żeby faktycznie tej zielistki tam było pod dostatkiem i kolejne dżunglowe przejście, te palmy wręcz prawie atakowały tam swoją zielenią, ale było to bardzo przyjemne, no i jeszcze więcej właśnie takich ogromnych, ogromnych sukulentów, także jeżeli ktoś nie chce całymi latami czekać, ale u niego mała sadzonka się rozrośnie, to właśnie były też dostępne takie ogromne, w wielkim, wielkim rozmiarze. No i jeszcze aglaonema oczywiście różowo-czerwona i peperomia watermelon. No i na koniec alejka, w której zagęszczenie okazów kolekcjonerskich było zdecydowanie większe. Tutaj srebrzyście nie tylko dawana, ale też bardzo piękna odmiana sukulenta. To jest starzec w odmianie Mont Everest. Dostawcą, producentem właśnie tych starców jest ta sama firma, która produkuje także na dużą skalę naszek, bardzo lubiane przeze mnie, zamiokulkasy Raven. Tutaj pile są, myślę, całkiem dalej trzymają cenę i
Obiekt pożądania miłośników wariegacji, czyli Costus variegata, do niedawna naprawdę bardzo, bardzo poszukiwana roślina, poszukiwana odmiana, i anturium, w tym m.in. bardzo ładne anturium Zizu oraz anturium Lili. Obie te odmiany są bardzo ładne, także tutaj do wyboru, czy ktoś woli bardziej odmianę lekko fioletową, czy bardziej różową. No i może kolorowych bromeli, ja za tymi akurat niespecjalnie przepadam. No i lemonkowa dracena, one są przepiękne. Naprawdę te draceny lemonkowe są prześliczne. Gdybym miała teraz kupić jakąś dracenę, to zdecydowanie wybrałabym taką lemonkową. I jeszcze więcej pachiry. Pachira jest rzeczywiście przepiękna. No i kończymy oto a takim pięknym, soczystym arbuzikiem, czyli peperomia watermelon w cenie 30 zł za sadzonkę. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ta roślinna wyprawa do marketu Wam się spodobała, że miło spędziliście czas. Dajcie znać, jakie roślinne zakupy Wy ostatnio zrobiliście, albo macie je w planach. Pamiętajcie, że możecie wspierać mnie i ten kanał, subskrybując go, zostawiając łapkę w górę, jeżeli ten film Ci się spodobał, oraz komentarz. Pamiętajcie, że ja wszystkie komentarze czytam, bardzo lubię tą rozmowę w komentarzach z Wami. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za całe to wsparcie i pozytywną energię, którą zostawiacie tutaj wokół naszego zielonego domku. I do zobaczenia, kochani, w kolejnym z filmów. Pa, pa!